Sępólno Krajeńskie. Miasto piękne jak wiele miast w Polsce. Uroku dodaje mu wlewające się w rynek jezioro. Życie biegnie tu jak wszędzie indziej. Ludzie doświadczają radości, miłości, satysfakcji, jak i przeżywają wiele trosk. Zmagają się z rozwiązywaniem wielu codziennych problemów. Wiele dzieci wychowuje się w rodzinach otaczających je miłością, opieką, wspierających ich zmagania, dającym im bezpieczeństwo, uwagę, czas, uczących wartości. Za murami wielu domów rozgrywają się jednak dziecięce dramaty. Nieprzespane noce, bo rodzice pijani się awanturują, demolują mieszkanie. Ogromny, nie do wytrzymania dla młodego człowieka strach przed kolejnym pobiciem. Niezrozumiałe sceny znęcania się, przemocy fizycznej i seksualnej. Dziecko traci poczucie bezpieczeństwa. Do domu strach wrócić. Jest bieda. Kradnie się, by przetrwać, bo rodzice przepijają każdy zarobiony grosz. Ciągła niepewność. Dzieci te uczą się sztywnych zachowań. Nie czuj, nie ufaj, nie mów. To tylko wycinek niektórych dziecięcych historii rozgrywających się za murami domów. Historii, których nie zauważymy w pędzie życia. To historie dzieci, dla których dzieciństwo na zawsze odciśnie swój znak na ich losach życia. Szansą dla wielu dzieci jest świetlica terapeutyczna. Dla wielu dzieci jest ona jak dom. Artterapia to ulubiona forma aktywności dla małych i dużych dzieci. Daje swobodę działania. Jest to łatwy sposób docierania do dziecka, do jego wnętrza, do odkrywania jego możliwości. Artterapia to zabawa, fantazja, swobodne działanie. Dziecko ma okazję doświadczyć różnych wrażeń, bodźców dotykowych. Może bawić się kolorami, modelować z gliny, tworzyć w masie solnej, bawić się galaretkami, smakować, kolorować, malować na lukrze. Są to różnorodne techniki, które mają zadanie terapeutyczne. Wspomagają rozwój emocjonalny dziecka. Poprzez techniki plastyczne dzieci odreagowują przykre przeżycia, wyrażają siebie, pokazują swoje wnętrze. Dzieci przychodzą do świetlicy z różnymi problemami. Szczególnie ważne jest dla nich, by przez swoje działanie poczuć się kimś ważnym. Staramy się to im umożliwić. Wykonywane przez dzieci prace są prezentowane. Młody człowiek ma okazję pokazać swoje talenty. Dzieci uczestniczą również w zajęciach kulinarnych. Przygotowują różne przysmaki. Uczą się przygotowywać posiłki, podawać do stołu. Uczą się współpracy między sobą. To zajęcia pełne radości, wspólnej zabawy.
Najważniejszy jest jednak czas i uwaga, jaką dzieciom dają dorośli. Działania w świetlicy nastawione są na zaspokajanie tych potrzeb, których rodzice nie byli w stanie zaspokoić. To potrzeby bezpieczeństwa, spokoju, przynależności, uwagi i bliskości. Dzieci uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Sprzątają, myją naczynia, zamiatają, porządkują. Na zajęciach opiekuńczych techniki dobierane są tak, by sprawiały dzieciom radość. W świetlicy dzieci odrabiają lekcje. Pomoc w nauce to kluczowe działanie, by dziecko mogło odnieść w życiu sukces, by poczuło, że wie, że umie. Dziecko wychowywane bez miłości, poczucia przynależności, nie ma szans na prawidłowy rozwój. Zajęcia socjoterapeutyczne to specjalne spotkania grupowe, na których dzieci dzielą się swoimi problemami. Mogą korygować sądy wyniesione z domu, uczą się przestrzegania norm i zasad. Jest taka wielka, kolorowa chusta. I nie przypomnę, na przykład pan liczy na trzech, ją trzymamy i wchodzimy do środka, albo ją puszczamy na trzy. To zajęcia pełnej radości, wspólnej zabawy. Najważniejszy jest jednak czas i uwaga, jaką dzieciom dają dorośli. Działania w świetlicy nastawione są na zaspokajanie tych potrzeb, których rodzice nie byli w stanie zaspokoić. To potrzeby bezpieczeństwa, spokoju, przynależności, uwagi i bliskości. Dziewiątego kwietnia 2009 roku z dziećmi w świetlicy spotkał się rzecznik praw dziecka Marek Michalak. W jednej chwili podbił serca dzieci. Wielką frajdą było wspólne malowanie tęczy na wielometrowym płótnie. Dzieci poznały osobę, do której mogą się zwrócić w ważnych życiowych sprawach. Upewniły się, że w Polsce jest osoba, której losy dzieci nie są obojętne. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom, które od wielu lat wspiera działania w świetlicy przez realizację licznych projektów. Po zakończeniu każdego roku dzieci wyjeżdżają na obóz do Funki. Jest on nagrodą za systematyczne uczęszczanie na zajęcia i własne zaangażowanie. Obóz to czas wielkiej przygody i frajdy. To czas wypadów do lasu, pływania kajakami, jazdy konnej, kąpania się, wspólnych ognisk, odchodów, skotek, meczy i licznych atrakcji. Od kilku lat pracę w świetlicy wspierają wolontariusze z Europy. Włoch, Gruzji, Armenii, Czech, Francji, Hiszpanii. Kontakt dzieci z młodzieżą z krajów europejskich to stymulacja do nauki języków, zaszczepienie idei wolontariatu, pomagania innym ludziom. W świetlicy w ramach zajęć opiekuńczych działa teatr świetlicowy. Teatr to dla dzieci szansa na wyrażenie siebie przez liczne postacie, ćwiczenie odwagi, ćwiczenie wystąpień publicznych, trening radzenia sobie ze stresem. Świetlica terapeutyczna powstała w 1995 roku jako pionierska placówka niosąca pomoc dzieciom. Jej pierwsi wychowankowie założyli już swoje rodziny, budują teraz przyszłość swoich dzieci, inną niż mieli oni sami.
Opowiadam.